W miniony weekend w hali Pogoń odbyło się duże sportowe wydarzenie – Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych w piłce ręcznej. O tytuł mistrza rywalizowały ze sobą cztery drużyny z Zabrza, Gniezna, Rudy Śląskiej i Świebodzic. Uważam, że są bardzo zacięte, ciekawe, także i można powiedzieć do pewnego stopnia wyrównane nawet. Dlatego emocji nie brakowało, szczególnie dopingowali kibice. Ostatecznie drużyna SPR Pogoń 1945 Zabrze zajęła 4. miejsce. Trzeba wyciągać pozytywnie wnioski. No, nie daliśmy rady w tym turnieju, bo wczoraj też porażka, ale łapiemy doświadczenie, jesteśmy młode. No, gramy ze sobą 9 miesięcy, tak na dobrą sprawę. Jesteśmy nową drużyną, poznajemy się jeszcze. Dla nas i tak bycie w czwórce to jest ogromny sukces. To pokazuje, jaką drogę te dziewczyny przebyły. Pani prezydent zawsze podkreśla, że potencjałem naszego miasta są młodzi sportowcy, a zatem z radością obserwujemy ich sukcesy. Cieszą nas szczególnie te, które wynikają z pasji i zainteresowań. Finał Mistrzostw Polski na tym etapie to jest duże osiągnięcie, tym bardziej, że są młodsze, a przed nimi dużo pracy, ale im również serdecznie gratulujemy za to, co pokazały. Złotymi medalistkami Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych zostały zawodniczki z MKS PR Gniezno. Srebro zdobył klub KS Goda Ruda Śląska, a trzecie na podium stanęły dziewczyny z MKS Wiktoria Świebodzice. Cieszymy się z całego serca. Oddałyśmy serducho na boisku, to był nasz cel od początku sezonu i wykonałyśmy to, jesteśmy z siebie dumne bardzo. Oprócz medali rozdano nagrody indywidualne. Wyróżniono najlepszą strzelczyni, bramkarkę oraz najlepiej zapowiadającą się zawodniczkę w piłce ręcznej. Jednym słowem, Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych pokazały wysoki poziom gry i umiejętności młodych piłkarek.